Dzień dobry kochani, witajcie w kolejnym vlogu na moim kanale, a tak właściwie to będzie taki trochę unboxing, ale nie unboxing, bo będę Wam się chwalić tym, jak sobie zorganizowałam parę miejsc w domu, w mojej przestrzeni, też w aucie i ogółem co sobie zamówiłam z Temu, bo dzisiejszy film powstaje we współpracy z Temu. Już kiedyś na moim kanale był taki film, podlinkuję Wam go tutaj i postanowiłam tym razem zamówić sobie takie rzeczy troszeczkę organizacyjne i właśnie taki kadr tutaj jest, ponieważ chciałam Wam się pochwalić, kto jeszcze nie widział mojej rolki na Instagramie, to właśnie na tej rolce pokazywałam Wam, jak organizuję tą szufladę. Tutaj był straszny bałagan i zamówiłam właśnie takie pudełka. To był komplet chyba około 9 sztuk. Tutaj zostały mi jeszcze dwa, których nie wykorzystałam. One ogółem mają w tym miejscu takie wychodzące jakby listewki, haczyki i można sobie to tutaj jakby zaczepić, więc wszystkie te pudełka są tu połączone, one nie latają i to jest szuflada, w której zawsze był bałagan. Jestem pewna, że u każdego w domu jest w kuchni taka szuflada, w której jest wszystko. Tutaj są długopisy, ołówki, mazaki, gumki, recepturki, tutaj jakieś rzeczy niewiadomego pochodzenia, tu jakieś metalowe otwieracze, nożyczki, karteczki, tam są spinacze, zszywacze, taśmy klejące i masa baterii, ponieważ jak się ma dziecko, trzeba troszeczkę tych baterii mieć do różnych zabawek. I jestem z tej szuflady mega zadowolona. Chciałam Wam jeszcze pokazać, że co oprócz tych pudełek sobie zamówiłam, bo ja zamówiłam ogółem dwa takie komplety i słuchajcie, mam dla Was kod. Od razu na początku filmu Wam o tym mówię, bo kto nie wytrzyma do końca, ten może stracić fajną okazję. Mam dla Was kod na 90% zniżki. Jeżeli chcecie kupić te pudełka, to za 3 zł i 32 grosze możecie mieć komplet tych pudełek, bo one standardowo kosztują no około tamte ponad 30 zł, a jak użyjecie mojego kodu, to macie 90% taniej jeden produkt. Możecie wybrać coś innego. Ja Wam podlinkuję na dole te rzeczy, które Wam tutaj pokażę. Korzystajcie sobie, bo naprawdę warto coś droższego sobie kupić i 90% macie to taniej, więc polecam. Naprawdę mega ofertę Wam załatwiłam. Jeszcze takie woreczki sobie zamówiłam. To są woreczki, nie wiem ile tutaj jest sztuk, 20 sztuk. Już tutaj wykorzystałam je na przykład do tego, żeby luzem mam takie, nie wiem jak to się nazywa, igiełki, które mogą kogoś pokuć, więc trzymam to w takim woreczku. Jeszcze tutaj mam jakieś luźne baterie, też trzymam je w tych woreczkach. Pokażę Wam tutaj jeszcze parę akcesorii. Ostatnio zorientowałam się, że chciałam robić muffinki i nie miałam takich jednorazowych foremek na muffinki. Mam oczywiście na muffinki silikonowe foremki. Natomiast jak zrobię za dużo masy, no to przydają się wtedy te papierowe, więc tutaj mam sporo. 500 sztuk tutaj mam, więc to od razu też chowię sobie do szuflady. No, nie będę Wam w sumie tego otwierać, bo co tutaj dużo oglądać. Fajna rzecz, oczywiście linki macie w opisie, więc to tutaj sobie już do szuflady na dół daję. Zamówiłam sobie jeszcze taką parasolkę na zewnątrz. Jak jest lato, jemy na tarasie, jakieś ciasto położę, no to od razu lecą, jak ja to mówię, sępy i chcą sobie, czy tam muszki, chcą po prostu się poczęstować ciastem, a ja nie lubię, jak jakaś mucha, wiecie, siada nie wiadomo na co, a potem siada na moje jedzenie, no to nie za fajnie. Więc dosyć spory taki parasol, taka siateczka. Już jeden mam, ale wiecie, jak jest więcej rzeczy, no to jest potrzebny kolejny, więc to jest mega fajne i też groszowe sprawy. Naprawdę korzystajcie z tego kodu, bo warto. Zamówiłam sobie, tu się uśmiejecie, coś takiego, bo czasami jest tak, że na przykład mamy taki sufit foliowy. On wygląda jakby tafla szkła, ale tam czasami widać jakiś delikatny kurz i nie mogę tam szmatką pocierać, po prostu muszę to jakby musnąć i chciałam mieć coś takiego, żeby ten kurz strzepnąć. Wiadomo, to wszystko zleci na ziemię, ale potrzebowałam tego. Naprawdę kiedyś to miałam u rodziców i pamiętam, że się tego z mamą pozbyłyśmy, wyrzuciłyśmy to, a teraz widzę, że to by mi się przydało. Też jak są obrazy, to wiecie, tam też się zbiera kurz, ale no ja wiele razy to wycieram, no i później mam w mazach
ten obraz. Lepiej po prostu sobie ten obraz oczyścić, więc to takie, taka rzecz. I jeszcze mam tutaj kosz piknikowy, już Wam go otwieram. Zamówiłam go, to w sumie taka może pierdoła, ale czasami gdzieś jedziemy i bierze się jakieś jedzenie i ja to wszystko w jakichś tam torbach mam, a tak byłoby elegancko, bardziej elegancko, więc taki kosz piknikowy termiczny, trzeba go, to jest kosz, który tutaj nie jest usztywniony, więc on tutaj się jakby załamuje, więc jak się tu więcej rzeczy napcha, można na przykład dać jeszcze taki wkład lodowy, wsadzić sobie lody i jak dojedziecie gdzieś tam na ten piknik, czy jak rowerem jedziecie i macie możliwość to gdzieś tam sobie położyć na rowerze, na bagażnik, to myślę, że też fajna rzecz, to się przyda. Myślę, że to się przyda, czy na przykład jak jedziemy latem na plażę gdzieś, nie nad Polskie Morze, tylko jak gdzieś tutaj w okolicy na Śląsku, to fajnie mieć jedzenie w czymś takim, a wiecie, jak dzieci chcą szukać w torbie, to potrafią wszystko wyrzucić, więc lepiej mieć tutaj to tak bardziej przestrzennie. Spróbuję tutaj może coś włożyć, prezentuję Wam, jak to mniej więcej wygląda. Myślę, że taka rzecz, którą no nie przyda się często, ale jak pojedziemy nad wodę, to jak najbardziej. Mam jeszcze inne rzeczy, które chciałam Wam pokazać, ale to jest trochę z innej kategorii, także przeniesiemy się zaraz do samochodu, ponieważ muszę tam troszeczkę zorganizować. Dobra kochani, teraz jesteśmy w moim bagażniku i słuchajcie, tutaj zawsze jakieś rzeczy leżą po prostu sobie luzem, jakaś tam woda i to się wszystko przemieszcza. Swoją drogą mam tutaj też taki podręczny odkurzacz, zademonstruję. Ale nie o odkurzaczu będziemy dzisiaj rozmawiać. Zamówiłam sobie taki organizer. On jest taki no, materiałowy i plan mój jest taki, aby on tutaj ma w ogóle taki rzep, który mogę po prostu przymocować i jest organizer przymocowany, więc mega fajna rzecz. Już Wam pokazuję, co chcę zrobić. Po prostu chcę to wszystko tutaj wrzucić, więc mam to tutaj wszystko zapakowane. Mam nadzieję, że wszystko widzicie. Zamykamy sobie elegancko. Jest tutaj, no już tak dużo napakowałam, że ło, wiecie co, tutaj jeszcze na ziemi jest rzep. Patrzcie. Tu są dwa rzepy jeszcze od dołu, więc układam sobie to boczkiem tutaj i jest elegancko. O, patrzcie, to w ogóle się nie ma szans, o może tak, nie ma szans, żeby to gdzieś tam na zakręcie poleciało na boki, więc nawet pomyślałam sobie, arbuza jak kupię w sklepie, to mogę go tutaj wrzucić i nie będzie mi turlał się po całym bagażniku, więc spoko, spoko, jestem zadowolona. Druga rzecz, jaką chciałam Wam pokazać, to jest taki organizer do środka, do zawieszenia na fotel, natomiast zamówiłam go w pierwszej chwili po to, żeby moje dziecko nie kopało w ten fotel, bo on ciągle jest obkopany, jest tutaj już zakurzony. To się oczywiście da jeszcze wyczyścić, ale no nie chcę, żeby tutaj bezpośrednio kopał, szczególnie jak przyjdzie jesień, będą buty z błota i on wejdzie mi do środka i mi tu wszystko ubrudzi. I żeby dziecko miało fajnie, komfortowo wszystko zorganizowane, to wkładamy różne rzeczy. O! Chusteczki. To jest rzecz, która jest bardzo często potrzebna, bo jak dziecko nagle zawoła mama chusteczkę, no to będzie mógł sobie w końcu tutaj sięgnąć. To są w ogóle chusteczki z McDonalda, bo zawsze jak nie zużyjemy chusteczek, to biorę je ze sobą, bo to jest towar deficytowy, to się zawsze przyda w samochodzie, więc tutaj mu daję. Jeszcze tutaj mam chusteczki jedne, zabawki. To w ogóle jest miejsce na tableta. Ale moje dziecko nie będzie oglądało tableta podczas jazdy, nie uczę go czegoś takiego, więc tutaj ma jakąś zabawkę, tutaj ma taki do rysowania rysownik i taką rzecz również możecie mieć za 90%. Jeszcze kilka rzeczy chciałam Wam pokazać, które sobie zamówiłam i ogólnie tak do Was pogadać. Swoją drogą, zawsze jak dostaję jakąś propozycję współpracy i jest to propozycja, gdzie mogę sobie zamówić jakieś rzeczy z przeróżnych kategorii, to mój mąż, zawsze jak już przyjdzie paczka do domu, to mój mąż się pyta, a co dla mnie zamówiłaś? No ale ja zazwyczaj tak no, myślę bardziej o rzeczach dla siebie, dla dzieci albo dla domu. No i tym razem stwierdziłam, dobra, to dla męża też coś zamówię, także pokażę Wam, jak ktoś chce mieć pomysł na prezent i ma w domu mężczyznę technicznego, to zamówiłam mężowi.
zubniarkę elektryczną. Nie wiem, czy tutaj już włożyłam baterię, bo ona była bez baterii. Okej, okay. Jak ktoś jest inżynierem, no to wie, o co chodzi. Także taką fajną metalową całą, chyba 80 zł wyszła. Także słuchajcie, z moim kodem macie tą zubniarkę za 8 zł. Więc to jest naprawdę mega okazja. Jeszcze mężowi zamówiłam takie termokurczki, bo tam potrzebował kiedyś, także ma. I dla siebie najważniejsze. Pierwsza rzecz, którą przy tym zamówieniu wybrałam, to jest taka elektryczna frezarka. Ona przyszła oczywiście w pudełeczku. Ja już chyba, nie, chyba wam nie mówiłam o niej. Wybrałam sobie różowy kolor. To jest mniej więcej coś takiego. Już raz paznokcie sobie, jakby ściągałam lakier przy użyciu tej frezarki. Muszę wam powiedzieć, że trzeba z tym uważać, bo to jest mega mocne. I jak macie bardzo trudny, jakby macie lakier, którego nie umiecie pilniczki, bo ja zawsze wszystko pilniczkiem ściągałam, albo taką miałam podręczną frezarkę, to umęczyłam się totalnie, naprawdę totalnie się umęczyłam, więc mega wam polecam, żeby coś takiego sobie użyć. Ogółem to zrobiłam sobie niedawno paznokcie takie manicure, ale obcięłam je na kwadratowo i mega mnie irytuje ten kształt. Zawsze miałam takie, wiecie, migdałki, a na kwadratowo to nie umiem, jak coś jest na blacie, to nie umiem takimi paznokciami jakichś małej rzeczy ściągnąć, więc będę na pewno ten kształt na dniach zmieniała, będę dążyła do tych migdałków i można ustawić na stopy, na dłonie. Można tutaj sobie tym pokrętłem regulować szybkość. Ja jestem zwolenniczką tego, żeby mieć jak najmniejszą tą szybkość. Jak się zbyt mocno przyłoży, to zbyt, trzeba to mega delikatnie robić. Można odczuwać takie wyraźne ciepło, wręcz przypalenie. Także trzeba naprawdę uważać. No i jest to świetna rzecz. Mam tutaj przeróżne... Czekajcie, na razie sobie to wyłączymy albo zapauzujemy. Mam takie przeróżne końcóweczki, tutaj je dostałam. Początkowo myślałam, że to jest mega drogie. Swoją drogą chyba trochę przepłaciłam, bo wiem, że da się to kupić poniżej 100 zł. Ja dałam powyżej 100 zł, ale oczywiście z moim kodem macie to chyba za 15 zł, także mega polecam, naprawdę skorzystajcie sobie z tego kodu. Jestem nudna, ale jeszcze takie nożyczki sobie wzięłam do skórek, bo jak byłam ostatnio u kosmetyczki, to ona miała właśnie takie super te nożyczki. Jeszcze ich nie użyłam, ale do skórek będzie to wszystko tutaj takie mega precyzyjne. Malusie są, więc będzie można sobie te skórki tutaj poprzycinać tak delikatnie. Super, naprawdę się cieszę, ale trzeba, jest oczywiście osłonka na nie, więc osłonkę dajemy, żeby się nikomu nic nie zadziało. Ja tutaj w ogóle mam takie magiczne moje pudełeczko. To ogółem jest takie plastikowe. Wydaje się, że nie ma to mocy, ale jakiś tam silniczek jest i fajnie, fajnie to ściąga ten lakier, więc jakby przyjemność ściągania lakieru jest dużo większa niż kiedy robicie to pilniczkiem i się umęczycie, długo to trwa. Ja tu mam takie pudełko. Zastanawiałam się ostatnio, czy nie przerzucić sobie wszystkiego do pudełka przeźroczystego. Pudełko po butach, obklejone papierem, żeby było elegancko. I mam tutaj, wiecie, cały mój taki kuferek do paznokci, zmywacze, lakiery. Nie mam tego dużo, nie chcę zamawiać więcej kolorów jakichś, bo wiem, jak to u mnie jest, że zazwyczaj to jest tak, że robię albo na różowo, albo na biało, albo na czerwono. Mam tu jeszcze taki beż delikatny, delikatny róż i jeszcze taki niebieski, którego raz w życiu użyłam. Muszę sobie top kupić z Neonail zazwyczaj. Mam bazę z Neonail i mega polecam, a top mam z Nessa, ale już tak przeterminowany, że wstyd. Z Neonaila mam również cleaner. Tak tutaj po prostu wam pokazuję jakiś... Mam też naklejki, ale te naklejki, powiem wam, co ja przykleję, to mi się wszystko dosyć szybko odkleja, więc raczej nie polecam naklejek, chyba że macie jakiś patent, jak to
fajnie sobie przykleić sprawnie. Takie waciki bezpyłowe, także wszystko trzymam sobie tu. Niestety to mi tu nie wejdzie, także może faktycznie zorganizuję sobie przezroczyste większe pudełko i będę to trzymała, bo nie chcę tego trzymać w kartonie. Lepiej jest mi to trzymać wszystko razem w jednym pudełku, a nie w dwóch. Nożyczki oczywiście wędrują tutaj do schowania. Moi kochani, także dzisiejszy vlog wygląda tak mega unboxingowo, poświęcony Marce temu. Mega Wam polecam użyć mój kod, -90%, tutaj Wam się on pojawia, więc jeżeli coś Wam się ode mnie spodobało, to wejdźcie sobie w opis, zobaczcie. Sorry, że tak dzisiaj mega marketingowo, ale po prostu lubię od czasu do czasu skorzystać z tej możliwości, że mogę sobie coś zamówić u różnych firm i akurat dzisiaj temu jest sponsorem dzisiejszego odcinka. Jeżeli będziecie korzystali z mojego kodu, to koniecznie napiszcie mi w komentarzu, co sobie wybraliście, bo jestem mega ciekawa. Moi kochani, także jeżeli film Wam się podobał, zachęcam do lajkowania. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować mój kanał i widzimy się już wkrótce. Do zobaczenia, cześć!